Nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale, na którym będę Wam troszeczkę teraz bredził o sztuce dawnej, więc na szczęście nie będę w kółko mówił tutaj o swoim malarstwie, czyli pewnie już macie trochę dość. Tak czy inaczej, dzisiaj kontynuuję indeks artystów. Miałem taką ideę fix, żeby podzielić się z Wami wiedzą swoją i troszeczkę tam odświeżoną z książek na temat różnych artystów, którzy mieli wpływ kolosalny na mnie i jak sądzę na, nie wiem, no, historię sztuki Polski, czy w ogóle na sztukę współczesną Polski kolosalny. Dzisiaj się zajmiemy Wojciechem Weissem. No i tak, oczywiście to jest postać nietuzinkowa, jak wszyscy tu wspomnieni wcześniej artyści. Oczywiście w większości osób się pewnie kojarzy z takimi obrazami jak choćby Demon i tak dalej, ale ja chciałem tutaj powiedzieć, że ten pan żył długo, widział bardzo wiele, pewnie był ogromnie zmęczony tym wszystkim pod koniec życia, ale jego styl adekwatnie się zmieniał, a w zasadzie ten człowiek nigdy nie miał jednej maniery malarskiej. Jest za mało znany. No i właśnie, w przypadku Weissa jest taka sprawa, że ja nie wiem, jak to się w końcu skończyło. Wiem, że były wysiłki ku temu, żeby otworzyć muzeum jego imienia. Ludzie się zachwycają Munkiem, zachwycają się innymi artystami, tam ekspresyjnymi i tak dalej. Nawet nie wiedzą, że my mamy takiego jakiegoś wymieszanego, trochę Maneta, trochę Toulouse-Lautreca, trochę Munka i tak dalej, który tworzył. I nigdy nie, jakby moim zdaniem, nigdy nie odebrał takiej atencji, na jaką zasługiwał i na jaką zasługuje. Kształcił się jeszcze w szkole sztuk pięknych w Krakowie, potem dokształcał się w Paryżu, Rzymie i we Florencji. A tym razem z racji tutaj tego, że artysta tworzył bardzo niejednolicie i jakby w różnych okresach, w różnych stylach, a nawet w jednym okresie, w kilku stylach, to muszę korzystać z takiej książki. Tak, to jest ściągi, przepraszam. Tak czy inaczej, gdy się urodził, to jeszcze panował jakby w sztuce impresjonizm i w tym się wychowywał. Następnie jak dorastał i dojrzewał, no to ekspresjonizm zapanował w malarstwie. Po czym w międzywojniu miał to doświadczenie takiej dość zmysłowej, eleganckiej sztuki secesyjnej. A po wojnie socrealizmu, więc jakby tego odnośnie tych doświadczeń, nawet takich czysto plastycznych, to jest niezły hardcore. I ten jego warsztat wstępny to była taka szkoła tego matejkowskiego historyzmu. Jakaś taka mitologia, dzieje Polski i tak dalej. On to już wtedy można zobaczyć, że tam trochę interpretował to na swoją modłę, w każdym razie no to tak to wyglądało. Cóż, po zakończeniu edukacji tutaj w kraju on zaczął zwiedzać Europę i wtedy ten jego styl tak naprawdę się właśnie otworzył, w sensie od strony materii malarskiej w takich dziełach jak Melancholik, gdzie no, sportretował, w ogóle ma świetne wyczucie twarzy, takiego portretu psychologicznego. Więc tam nie dość, że to physis jest takie pięknie sportretowane. To jest taki melancholik, wypisz, wymarły. Nawet może człowiek z depresją w takiej niedbałej pozie, z takim śmiesznym kwiatkiem w klapie. Ten obraz jest teoretycznie źle skadrowany, tło jest puszczone, co to oznacza, że jest malowane gestem malarskim, także draperia w tle nie jest do końca jakby domalowana.
jeszcze jest w rogu obrazu taki niby pomarańczowy trójkąt, gdzie widać ten kolor ściany, który był pod tą draperią, tak jakby to było źle skadrowane. I to wszystko ten takiego niechlujstwa, trochę bieda jakości, trochę apatii, nastrój po prostu tutaj epatuje z tego. To nie jest błąd w kompozycji, to jest po prostu podkreślenie tym teoretycznie błędem pozy stanu psychicznego i fizis modela. To jest właśnie melancholik pokazany już wszystkimi takimi podstawowymi trikami malarskimi, a również tymi, które można wybrać za błąd, ale to nie jest błąd. Tu jest umyślne działanie, moi drodzy, i takie rzeczy trzeba czytać z malarstwa. No i właśnie wtedy powstaje po tej podróży dużo takich ciekawych obrazów, jeśli chodzi o portrety psychologiczne. Tam jeszcze jest portret takiej zmęczonych takich małżonków, generalnie jego rodziców i tak dalej. To ta różnica w spojrzeniu ojca i matki i to takie trochę brudne, nieciekawe tło, to wszystko takie trochę przytłaczające, nie? Ale to jest takie zmęczenie po prostu przychodzące z wiekiem i jednocześnie taka powaga u ojca i u matki takie ciepło jednak. Więc też polecam ten obraz. Mam nadzieję, że uda mi się wyczarować jakieś reprodukcje tutaj. W tych portretach jest niewiele radości, ale jest bardzo dużo prawdy, refleksji, no i wszem obecnej melancholii. Jakie są jeszcze takie bardzo ważne rzeczy dla twórczości Weissa, oprócz tej całej eskapady po Europie? To jest współpraca z Przybyszewskim i inspiracje literackie związane z tym artystą literatury. Przez ten wpływ, jaki miała właśnie sztuka Przybyszewskiego na niego, no to on odchodzi od realizmu, idzie w stronę ekspresji. To wszystkie twarze zaczynają się zamazywać, ten realizm jest już taki... raczej to są figuratywne przedstawienia, czy coś tam, rozpoznawalnego w gruncie rzeczy, ale już się gubi kontur, już jest plama barwna, a barwa tak bardziej nam wywołuje emocje, a kontur generalnie i rysunek to tak raczej nie do emocji, tylko do intelektu przemawia. To gubi się ten kontur i zaczyna tutaj artysta plamą barwną bardziej operować i wszystko jest takie rozmyte, rozwibrowane, trochę jak pijacki majak. No generalnie tam dobrze się bawi zapewne. Jest nawet po tym ślad w formie serii pod tytułem Paryskie Zabawy wieczorne. I tu jest ten sam taki jakiś klimat, jak u Toulouse-Lautreca trochę, tylko troszeczkę jest lżej, no bo wiadomo, Lautrec to był wychowany człowiek przez prostytutki w domu publicznym i okej, okay, absynt, zabawa, ale on to widział jakby od kuchni, więc było troszeczkę obrzydliwie. Jeśli chodzi o Weissa, no to mamy takie prace lżejsze trochę, z tymi takimi tańcami, hulankami. Jego jeden bardzo dziwny autoportret, gdzie on ma taką monochromatyczną twarz, a obok w takim bardzo kolorowym tle kryje się twarz kobiety, która ma w ręku jabłko, która jest prawie nierozpoznawalna. Bardzo dziwne. Jest pocałunek, który wygląda, to jest tak obraz notujący taką sytuację, że do rana para balowała i potem na jakiejś tam trawie w parku całują się, tak trochę leżą, trochę siedzą i wszystko jest tak ujęte syntetycznie, symbolicznie, z naciskiem na barwę, jak u Munka, centralnie jak u
Munka. Tylko jest ta różnica, że to powstawało jakby tak trochę równolegle. Nie ma koneksji tutaj. On się nie inspirował. I to, że znamy Munka, a ktoś nie zna Weissa i tego typu jego obrazów, no to brawo ogólnie. Jest taki obraz też w podobnym klimacie jak pensjonarki na Plantach. Bardzo współczesne już malarstwo, takie w sensie bliżej naszych czasów. Jest tam skadrowany dziwnie ten obraz, bo na pierwszym planie jest konar drzewa, który przysłania trochę te pensjonarki, które idą tak w linii. To jest obraz troszeczkę podobny do Krucjaty Dziecięcej, prawda? Albo do tego typu rzeczy. I one idą, takie są zbrylone, wszystko jest w takich brązach, te postacie, takie kwoki albo pingwiny idą, nie? Taka pasowa kompozycja. Trochę Munka też jest w tym, jak gdyby, bo może trochę Weissa w Munku jest. No właśnie tutaj, tak jak mówiłem, to po prostu są podobne cechy języka artystycznego i to, że tak mało ludzi zna to jego malarstwo, to jest jakaś masakra. W każdym razie, no tutaj jest taki styl syntetyczny, symboliczny i z takim rytmem, akcentem na kolor, podobnie jak u niesławnego Munka. No i tak. Potem artysta miał na przykład coś takiego, a propos jeszcze wzajemnych inspiracji, że przyjaźnił się z Wyczółkowskim i Tettmajerem i pojechali razem w Tatry. Są takie pejzaże z tamtego okresu, które również są tak plamą barwną, malowane tak bardzo syntetycznie i też to jest takie, ma się nijak do stylu Matejki na przykład lub tego, z czym on miał do czynienia na studiach. So, obejrzyjcie sobie to dokładnie. Mam nadzieję, że tutaj będzie na reprodukcjach, przynajmniej kilka przykładów z tego. No i cóż, no to tam nie ma żadnej dodatkowej symboliki, jest ta natura. Wcześniej był ten ruch, te tancerki takie jakieś podczas tych zabaw paryskich, albo jakaś zanotowana sytuacja jak z tymi pensjonarkami lub z tym pocałunkiem. No i dobra, tak zmierzamy do jego już takiego, powiedzmy, dojrzałego stylu, ale przecież trudno w ogóle mówić tutaj o tym, bo można by generalnie wziąć ten jego dorobek, podzielić go na okresy i z każdego okresu pracę wziąć i mówić, że to jest inny artysta. I naprawdę może nawet by było to bardziej czytelne dla większości osób, bo większości osób nie mieści się w głowie jak artysta, może nie mieć jednej dopracowanej do obrzygu maniery i jeszcze dodatkowo dobrze malować. Nie żeby Picasso na przykład, albo właśnie Weissa, albo szereg innych wielkich artystów dokładnie tak robiło, ale co tam. No dobra, to już się nie będę znęcał. W każdym bądź razie jeszcze z takich bardzo, bardzo podobnych do Munka obrazów to jest Promienny zachód słońca. Ja osobiście myślałem, że to jest praca Munka. I kiedyś wystrzeliłem z taką diagnozą, że tak powiem, i tak dalej, przy okazji jakiegoś zaliczenia tam, w sensie jakiejś klasóweczki w liceum jeszcze, bo ja byłem w klasie artystycznej, więc mieliśmy historię sztuki. No i wtedy dowiedziałem się, że to Weiss. A to jest lepsze od niektórych prac Munka. I trzyma jakby poziom, podobny poziom, podobny język malarski. No dobra. I tak było mówione o Przybyszewskim, o tym, że on miał wpływ i inspirował się artystami. Rzeczywiście nawet ilustrował jego teksty. Ale inspirację czasem widać w takich mniej dosłownych ilustracjach, powiedzmy, tutaj utworu Przybyszewskiego, mianowicie w takim obrazie opętany. Tam mamy szał bachantek, takie morze czerwonych ciał, które rozrywa
ją tak naprawdę stąd ta czerwień. Kogoś na strzępy, mamy taki obraz jak strachy, też jest nawiązanie. No i one są już wyraźnie inne właśnie, te takie poskręcane ciała. Pojawia się znowu kontur, ale to jest takie wszystko dynamiczne, płynne, już się nie jak ma do tej munkowej maniery. I właśnie to jest dość fenomenalna sprawa, to troszeczkę przypomina Malczewskiego. Mamy taki obraz jak Maki w następnych latach. No i to jest taki demoniczny obraz. Tak naprawdę te dzieci tam wśród tych maków są tak poskręcane jakoś w takim dziwnym kontrapoście. Bardzo niepokojące to jest. Pewnie dlatego mnie się podoba. I tak dalej. I one mają jeszcze takie ni to ziewające, ni to krzyczące, rozmyte trochę twarze. Więc polecam serdecznie. No i właśnie wtedy też powstaje mniej więcej demon, słynny demon. Mamy tam mężczyznę, który buja się na krześle odchylony z taką dość cyniczną pozą i tą kobietę, która załamuje ręce, pochylając się na stoliku kawiarnianym. Wrażliwość, cynizm i tak dalej. Ale jednocześnie tam jest taka gra, że to ten demon jest troszeczkę przerażony, a to ta kobieta jakby zbiera się do tego, żeby albo opuścić go i odejść od tego stołu, albo nie wiem, jakoś zareagować na niego, i to w jego oczach jest strach. Zresztą to jest akurat obraz, który jest jakimś tam przytyczkiem w nos Weissa dla jego kolegi literata. Bo wiemy to, bo artysta sam o tym napisał. Już nie pamiętam gdzie niestety, sobie nie zanotowałem, więc będziecie musieli sprawdzić sami. Była to postać, którą podziwiam za sztukę, natomiast gardził im niesamowicie ze względu na to, jak postępował z kobieta. Także demon. Myślę, że wśród panów znajduje się trochę takich demonów. I to jest właśnie. Mówiłem wcześniej przy okazji tego, jak omawialiśmy o pętanie i strachy i tak dalej, że to jest dojrzała maniera. Nie do końca tak jest, bo te obrazy takie właśnie jak ten promienny zachód słońca i tak dalej, i niczego nie brakuje w mojej pracy. Chodzi o to, że tak malował artysta jakby w tym okresie takim jakby moim zdaniem, kiedy te formy wyrazu, które wybrał, były na tyle ciekawe i treści też na tyle jakby ta opowieść, jaką z tymi obrazami, że to był jego pik, ale to jest moje subiektywne. A tamte obrazy też naprawdę są bardzo dobre. Współcześnie ceni się artystów za dużo gorsze obrazy. No. I tak dalej. I nie można powiedzieć, że to jest kiepskie. Może jest odrobinę gorsze, ale kwestia gustu. To jest w końcu mój kanał i właśnie taki jest mój gust. Okay? O gustach właśnie się dyskutuje. Dzięki temu w ogóle one się kształtuje. Więc tak to wygląda. Więc tak podkreślmy jeszcze raz, że Weiss nie miał maniery żadnej wiodącej. No i tak po wojnie tworzył raczej mało. Aczkolwiek stworzył tam trzy czy cztery obrazy, takie socrealistyczne. Generalnie uznawane są one za to wiecie, on miał 60 już tam parę lat, nie? I generalnie tam chwilę dłużej pożył i zapisał się do partii, ale pewnie bez przekonania, tylko po to, żeby przeżyć po prostu po wojnie. Jest taki obraz, na przykład manifest, który namalował pod koniec życia, gdzie oczywiście są ci piękni robotnicy. Jeden trzyma czerwoną flagę i oni mają takie
twarze ulepione z plasteliny, takie zupełnie nie... jakby... Fajnie, że manifest, ale generalnie mimo tego, że narzucono tutaj artyście program i tak dalej, mimo tego, że malował niby zwykłych ludzi, to mnie znowu dał popis jakby tej, temu psychologicznemu portretowi. Oni nie wierzą w ten manifest. Oni centralnie, to jest sztuczne, to jest udawane i tak to wygląda. Tak samo jest taki obraz już w ogóle o takim maksymalnie satyrycznym, prześmiewczym tytule, który jeszcze dodatkowo partia nagrodziła i uznała za świetny. Tytuł brzmi tak: patrz, jaka wspaniała pokojowa manifestacja. No tak, no bo manifestacja musi być wspaniała, musi być pokojowa. Tylko problem jest taki, że na tym obrazie nie widać żadnej manifestacji. Są dwie osoby, które pchają się do okna. Tam jest taka jakaś widoczna czerwona wstęga przez to otwarte okno widoczna. I to tyle. I wyczuwa się jakiś taki niepokój w gestach, trochę ekscytacja, trochę niepokój, że nie wiadomo, co przyjdzie z tego komunizmu całego, który wyzwolił ten kraj. No, niezłe to jest naprawdę. Ja się dziwię, że... No może to jest kwestia inteligencji, może po prostu cenzor nie złapał, o co chodzi, czy to czyli piękne, które tam, czy komisja, właśnie wtedy były komisje, która ocenia ten obraz. Ale no, sam tytuł jest ironiczny, naprawdę. Jeszcze samo to, że nawet nie widać tej manifestacji na tym obrazie, no to autor z takim stażem, malarz z takim dorobkiem, to nie ma opcji, żeby sobie nie robił po prostu żartów w tym momencie i nie namalował tego tak sarkastycznie. Także z tym was zostawiam. Jeśli ktoś wam powie, że was był jakimś partyjnym tutaj pionkiem i tak dalej, no to raczej nie sądzę. Myślę, że to taki był ciężki wybór po wojnie, czy tam wpisać się do tej partii i żyć normalnie, jak się jest tam artystą, czy po prostu zgnić. No i tyle, bo cóż, artyści produkują dobra kultury. I moi drodzy, dobra kultury przeżyją nas wszystkich. Malowane obrazy, rzeźby, teksty literackie. Myślę, że niektóre to mogłyby zaginąć akurat patrząc na ich poziom, ale mniejsza o to. W każdym razie mają duże szanse pożyć dużo dłużej niż my. Okay? Tylko problem jest taki, że malarstwem się człowiek nie naje, literaturą nie posmaruje sobie kromki chleba itd., chyba że zrobi jakiś dziwny performance. I zawsze oceniając wydanie jakiegoś autora, w sensie dzieła danego autora, warto poznać sylwetkę taką autobiograficzną i przynajmniej niektóre fakty z jego życia, ale warto też rozumieć kontekst danych czasów. Na tyle, na ile to jest możliwe, bo żaden z nas nie przeżył tutaj wojny i żadne z was nie musiało aż tak adaptować się i zmieniać w przeciągu całego swojego życia, jak tutaj Weiss. Ale nie warto wypowiadać głupich i pochopnych sądów, bo takie niestety w stylu współczesnych Polaków jest takie złośliwe moje pożekadło, nie tylko moje, bo to jest powszechne. Nie znam się, więc się wypowiem. To jest właśnie to. Okay? Tak samo powiedzmy, nie żyłem wtedy, nie wiem jak to było, ale będę miał prawie religijne przekonania odnośnie jakichś historycznych rzeczy. No, w każdym bądź razie, jeśli chodzi o postać Weissa, to jasne, no, można wysnuwać pochopne wnioski, ale naprawdę ważny jest kontekst. I nie tylko jakiś tam biogram, kto gdzie się uczył i gdzie bywał, z kim się przyjaźnił, ale to, że pod koniec życia ten pan zapisał się do partii, gdzie wybór był taki
albo żyć, albo brzydko mówiąc zgnić, nie? Mieć 60 tam parę lat i tak to wyglądało, no to nie jest wybór i tak naprawdę dobra kultury, mimo że nas jakby przeżyją wszystkich, obrazy, rzeźby i literatura, no w przypadku jakiejś grafomanii to akurat szkoda, ale mniejsza o to, złych obrazów też jest pełno. Tak czy inaczej, nie są to artykuły pierwszej potrzeby w takiej powojennej rzeczywistości jeszcze, gdzie nabierała pędu ta propagandowa machina komunistyczna. No to cóż, obrazem czy literaturą sobie nie posmarujemy kromki chleba. I to naprawdę nie był wybór no tak, to Wojciecha Weissa nie czyni jakimś tutaj wielkim komunistą, czy nie wiadomo kim. Takie były realia powojenne, jego prace raczej świadczą o tym, iż no bardzo sarkastycznie do tego podchodził, do tego swojego udziału w tym wszystkim. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że lubicie te moje pogadanki. Do zobaczenia następnym razem. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Na razie.